Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24, a ze mną w studio Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Buźko ze Stowarzyszenia Kultura Równości. Dzień dobry. Bo o równości będzie mowa za chwilę, czerwiec, a w związku z tym miesiąc dumy. Co się będzie działo w tym miesiącu we Wrocławiu? No myślę, że miesiąc dumy we Wrocławiu od 2022 roku jest naprawdę celebrowany, bo właśnie wtedy, te dwa lata temu, już z hakiem, przenieśliśmy nasz wrocławski Marsz Równości z października na czerwiec i teraz właśnie, by tak w pełni celebrować tą dumę we Wrocławiu, by zamanifestować obecność społeczności osób LGBT+ w naszym mieście, maszerujemy w czerwcu i też na czerwiec przypada nasz festiwal WroPride, wrocławski festiwal dumy, więc jakby celebrujemy i pokazujemy się, obnosimy przez cały miesiąc. 16. Wrocławski Marsz Równości, 8 czerwca, tak? 8 czerwca. Startujemy z Placu Wolności o 15, ale już od 10 na Placu Wolności można nas spotkać na miasteczku Równości, które organizujemy wspólnie z Parlamentem Europejskim, z Biurem Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego tutaj we Wrocławiu, ale to jest taka przestrzeń, gdzie spotkać można nie tylko nas, Kultury Równości, ale są też tam stanowiska, namioty innych organizacji. Będzie około 30 namiotów, ponad 20 podmiotów z zaangażowanych społecznie osób i organizacji, więc będzie z kim się spotkać i na pewno będzie można tam spotkać miasto Wrocław, Wrocław Miasto Równości, bo w tym roku cieszy nas też to, że na miasteczku Równości będziemy gościć Alinę i wrocławskie instytucje. Właśnie, jak miasto się, wyprzedziłeś moje pytanie, jak miasto się włącza w Marsz Równości, chciałam powiedzieć paradę, ale to Marsz Równości, i w Marsz Równości, i w Miesiąc Dumy. Mhm. Tak, Marsz Równości, bo ciągle mamy wiele do wywalczenia, jeśli chodzi o równość praw, ale tak na co dzień pracujemy oczywiście też na rzecz między innymi społeczności LGBT+, po to, żeby po prostu lepiej nam się wszystkim tutaj żyło. Między innymi oczywiście edukujemy, ostatnio już teraz kończymy maj, czyli miesiąc różnorodności, w którym mówimy o różnych grupach społecznych, o tym, jakim jesteśmy miastem właśnie różnorodnym i pod względem etnicznym, wieku, wyznania, ale także orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Ja jeszcze dzisiaj zapraszam, bo to już ostatnie dni, na wystawę plenerową, którą można zobaczyć w Rynku właśnie pod tytułem Wrocław Miasto Równości, która trochę opowiada właśnie o tej różnorodności, wielobarwności naszego miasta. A dzisiaj to tylko też dla Państwa nagrywamy we wtorek, więc żeby Państwo wiedzieli, jak obejrzycie w internecie, że mówimy o wtorku, tak, 28 maja. Tak, do końca maja. Ale już w czerwcu oczywiście wchodzimy płynnie w celebrację Miesiąca Dumy. I cieszę się bardzo, że jako miasto Wrocław, jako Urząd Miejski też możemy nie tylko symbolicznie wspierać, na przykład poprzez patronat honorowy prezydenta Wrocławia nad Wrocławskim Marszem Równości, który jest już od 2019 roku, więc to już kolejny raz, ale także angażujemy się jako partnerzy, wspieramy finansowo wiele takich warsztatów, pokazów filmowych, różnych wydarzeń, które będą organizowane właśnie w czerwcu przez Kulturę Równości, ale także inne organizacje. Między innymi festiwal, tak? Między innymi festiwal, tak. Festiwalu myślę, że Piotr powie jeszcze więcej, ale też na przykład Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej Update będzie robiło cykl pokazów filmowych w różnych calach w czerwcu. Będzie także Gra Miejska. Pod koniec miesiąca będzie festiwal Teatru na Faktach, który oczywiście odbywa się niezależnie od Miesiąca Dumy, ale tam też będą bardzo ważne wątki właśnie dotyczące społeczności LGBT+. I ja też osobiście mam przyjemność i zaszczyt w tym roku, żeby też wspierać ten festiwal. A początek czerwca to też inny festiwal filmowy, czyli Watch Dogs, festiwal filmów dokumentalnych. Część tych projekcji też będzie dotyczyła społeczności tęczowej, więc naprawdę będzie w czym wybierać. A ja chciałam jeszcze zahaczyć o marsz, bo ten 15 to z tego co pamiętam, co wyczytałam, to 15 tysięcy osób, tak, wzięło udział w marszu. W tym poprzednim, tak, to już rok minął, tam akurat był sam początek czerwca. Bardzo gorąco, bardzo dużo ludzi, potem się okazało, że dziesiątki tysięcy, kilkanaście tysięcy ludzi. Czy w tym roku będzie jeszcze więcej? No ja mam takie wrażenie, że my za każdym razem sobie trochę mówimy w stowarzyszeniu, że my idziemy po jakość, a nie po ilość, my idziemy, nie idziemy na
rekordy, ale ten za każdym razem jednak frekwencja nas zaskakuje, ale przede wszystkim cieszy. Wydaje mi się, że to za każdym razem pokazuje, że rzeczywiście ta zmiana wydarza się na naszych oczach. W tym roku maszerujemy pod hasłem Równość na horyzoncie i my rzeczywiście widzimy ten horyzont zmiany. Oczywiście jest to wciąż co trzeba złapać, co trzeba sobie wymaszerować, to jest wciąż bycie w tym długim marszu po równość, który jest przed nami, ale jeżeli idziemy ramię w ramię obok siebie, tak liczną grupą, no to trochę jesteśmy już taką siłą, która nie zatrzyma tej zmiany, bo tej zmiany po prostu potrzebujemy. Nie tylko my jako społeczność osób LGBT+, ale w ogóle potrzebujemy we Wrocławiu tej zmiany, potrzebujemy tej zmiany w Polsce, bo jednak jest to skandaliczne, że dla 2 milionów ludzi, którzy mieszkają w Polsce, wciąż nie mamy równych praw. I to nie jest tylko też sytuacja, w której walczymy o siebie. To jest rozmowa też o tych wszystkich, którzy będą przychodzić po nas. To jest ułatwianie życia, dobrego życia, stwarzanie pełnego, całego życia dla ludzi, którzy żyją w tym kraju. Włączanie, wszystkich włączanie do równych praw. Ale marsz jest dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. To tak było zrobione specjalnie, czy wyszło? Nie. To nie zrobiliśmy tego specjalnie, ale wydaje mi się, że to sąsiedztwo tak naprawdę jest bardzo fortunne, bo możemy być też takim miejscem, które rzeczywiście jest blisko tej idei demokratyczności. I to, o czym na pewno będziemy mówić, i zresztą jesteśmy w partnerstwie z Parlamentem Europejskim, czyli będziemy kolejnym głosem profrekwencyjnym. Nie będziemy mówić, na kogo głosować, ale będziemy mówić, użyj swojego głosu. Bo jeżeli nie używasz swojego głosu, ktoś inny zacznie mówić za ciebie. Więc wspieramy te wszystkie profrekwencyjne ruchy. Niech naprawdę, zwłaszcza do wyborów europarlamentarnych, wybierają się wszystkie osoby, które mają prawo głosu. Używajmy naszego głosu, używajmy też naszych nóg maszerując. A jeśli chodzi o tęczowość, o której sama wspominałaś, Alina, to tutaj w studio niedawno był radny Jakub Janas i mówił, że wnioskował, złożył taką interpelację, żeby zawisła tęczowa flaga na wrocławskim ratuszu właśnie w miesiącu dumy, czyli właśnie w takim tęczowym miesiącu. Co na to miasto? No, muszę powiedzieć, że ta interpelacja wywołała mnóstwo dyskusji, bardzo mnie to cieszy. I na pewno jesteśmy przekonani, nie tylko ja osobiście i też pełniąc tą funkcję, że ta widoczność jest bardzo ważna. Widoczność, która też normalizuje, czyli znowu wyciąga te kwestie dotyczące społeczności LGBT+, z takiego obszaru kontrowersji, czegoś dziwnego, czegoś wymyślonego, po prostu w taki obszar naszego życia społecznego, który jest naturalny. Nie lubię tego słowa, ale chciałam powiedzieć normalny. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście decyzja należy do pana prezydenta. Na pewno te kwestie dotyczące samych masztów, które znajdują się przed urzędem, są też prawnie, można powiedzieć, są takie ograniczenia. Tak, ograniczone. To znaczy, oczywiście są miejsca dla flagi państwowej, dla flagi miasta i dla flagi na przykład Unii Europejskiej, ale też nie ma przeszkód, żeby w miesiącu dumy, szczególnie w tym dniu, kiedy jest Marsz Równości, żeby flagi tęczowe zawisły w przestrzeni publicznej miasta. Ja mogę powiedzieć, że Urząd Miasta, ja ze swojej strony staram się dbać o to. W zeszłym roku mieliśmy już tęczowe flagi przed Barbarą na ulicy Świdnickiej. W tym roku one zawisną na ulicy Świdnickiej na odcinku od Rynku do Opery, więc będzie ich coraz więcej. Mam nadzieję, że będą widoczne. I oczywiście też zachęcamy wszystkie instytucje, chociażby kultury, organizacje do tego, żeby w tym czasie też u siebie wywieszały te tęczowe emblematy. I muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy to jest ważne. Nie tylko w miesiącu dumy, tylko to, żeby w każdym miejscu publicznym, jakim jest na przykład przejście dialogu, ten czasami drobny element, bo to nie musi być ogromna flaga tuż na wejściu, ale może być taka chorągiewka, która będzie ważnym symbolem przez cały rok, sygnałem dla osób odwiedzających, że tutaj jesteśmy otwarci, tutaj każdy może czuć się u siebie, także osoby ze społeczności LGBT+. To jest najważniejsze. Ja mam takie wspomnienie, że kiedyś, i to było bardzo fajne, taki gest solidarności, idąc w Marszu Równości przy Teatrze Muzycznym Kapitol, pojawiła się na tych ekranach LED-owych tęczowa flaga, kiedy mijaliśmy teatr.
I to był po prostu bardzo fajny i miły gest solidarności. Ja trochę, jak jeszcze taki, nie wiem, pewnie łakomy tych wszystkich gestów, marzę sobie, żeby wreszcie się nasz stadion podświetlił na tęczowo. Też stadion jest miejscem, gdzie przychodzą różne osoby, także osoby z naszej społeczności. Więc to jest także miejsce, gdzie one tam chcą się czuć dobrze i u siebie, więc czekam po prostu na taki gest. A jak sądzicie, ile jeszcze trzeba czasu na to, żeby nie musieć wywieszać flag tęczowych, żeby ta równość i włączanie wszystkich do jednej społeczności było oczywistością, żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, czy ktoś ma tęczową flagę, czy jest LGBT, czy nie, żeby to nie miało żadnego znaczenia. Żeby to nie miało znaczenia żadnego, to musielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te osoby nie doświadczały po prostu dyskryminacji, żeby nie były narażone w naszym kraju na przemoc, na gorsze traktowanie i żebyśmy byli równi wobec prawa. Myślę tutaj bardzo konkretnie na przykład o równości małżeńskiej, o związkach partnerskich, na co mimo zmiany politycznej nadal czekamy. Więc widać, że te zmiany idą w tym właśnie kierunku w równości, co mnie cieszy, ale to jest proces i myślę, że nie przeskoczymy tego etapu właśnie, który jest ważny, normalizowania, pokazywania, widoczności, mówienia o naszych potrzebach i też problemach życia codziennego. To, co jest bardzo ważne z mojej perspektywy, bo ty powiedziałeś, Piotr, że jesteś łakomy tych gestów, ja też bardzo lubię, uważam, że to jest ważne, ale dla mnie ważniejsze są takie działania stałe, nie chcę mówić oddolne, ale systemowe, które możemy realizować w mieście i przykładem tego, to jest jeden z kilku przykładów, jest na przykład to, że w Miasteczku Równości w namiocie, gdzie będziemy mówić o tych politykach czy działaniach w ogóle miasta równościowych, będą także przedstawiciele i przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie też odbywają się konsultacje bezpłatne dla osób LGBT+, i ich rodziców czy ich bliskich. I to jest takie ważne działanie, czyli nie tylko już organizacje społeczne, takie jak Kultura Równości czy inne, mogą taką pomoc oferować, ale to w naszych instytucjach, takich jak MOPS właśnie, też te grupy społeczne mogą znaleźć po prostu wsparcie i opiekę. Dla mnie to też jest chyba, wracając do twojego pytania, o czymś też takim, że musimy zrozumieć i nauczyć się doceniać naszą różnorodność i to, że ta różnorodność nam nie zagraża, że ta różnorodność jest jakby faktem, w którym istniejemy. Może być wartością. Jest. Ona nie może, ona jest wartością i ona buduje społeczności. I teraz myślę, że to, czego pewnie musimy się nauczyć, to jest to, żeby ta tęcza nie dzieliła, tylko właśnie, żeby spojrzeć na to, jak na kogoś, kto mówi, okej, to jest moja przestrzeń identyfikacji. I to nikomu nie powinno przeszkadzać. Więc myślę, że zresztą też historia ruchów emancypacyjnych i historia też tego, jak osoby LGBT+ walczyły o swoje prawa, to nawet jeżeli one są już wywalczone, to my nie chowamy tęczy do kieszeni. No my jesteśmy dumni z bycia sobą, bo przez wieki wstydu i upokorzeń wreszcie mamy tą przestrzeń do tego, żeby mówić o sobie otwarcie, więc myślę, że będziemy maszerować dotąd, dopóki nie wywalczymy tego wszystkiego, o co nam chodzi, a potem będziemy maszerować, żeby świętować, że to wszystko zrobiliśmy, zrobiłyśmy, że osoby to zrobiły. Na marszu też jedną z wartości jest to, że on jest bardzo kolorowy, bardzo muzyczny, bardzo wesoły, że jak ja w zeszłym roku szłam w marszu i widziałam, jak policjanci się uśmiechali do ludzi, jak machali kolorowymi, no policjanci może nie, ale ludzie na ulicy machali kolorowymi flagami, tęczowymi flagami i coraz więcej tych ludzi wychodzi do okien. Jak było na początku, jak powstawał marsz we Wrocławiu, a jak jest teraz, jak możecie powiedzieć a propos ludzi, którzy właśnie czy idą w marszu, przyłączają się, bo to jest tak, że marsz idzie i ludzie się przyłączają, machają z okien. Jak to się zmieniło na przestrzeni tych 16 już lat? Historia Wrocławskiego Marszu Równości to jest początek 2009 rok. No ja jeszcze wtedy nie mieszkałem we Wrocławiu i nie jest to moja historia, ale z tych opowieści, też tych fotografii, z tego archiwum, które mamy na ten temat, wiemy i niektórzy też pamiętają, że to był taki marsz wielkiej dysproporcji, że spotkało się setka osób
pod tęczową flagą, otoczonych kordonem policji, przeciwko której stało 300 brunatnych chłopaków związanych z ruchami neonazistowskimi, faszyzującymi tutaj we Wrocławiu. No i to trochę trwało, ale wreszcie poprzez inne wydarzenia w Polsce, kiedy w ogóle myślę, że i przez strajk kobiet, i przez w ogóle jakąś taką atmosferę polityczną w kraju i społeczną, po prostu trochę maszerowanie wróciło do gry, że to właśnie w ten sposób zaczęto wyraźnie manifestować. To też jakby poparcie dla maszerowania po równość osób LGBT+ wzrosło. No i ja myślę, że od takiego 2016-17 roku mamy sukcesywny rok w rok wzrost obecności, udziału osób na marszu. I na pewno takim przełomowym rokiem był rok 2019, gdzie otrzymaliśmy pierwszy raz honorowy patronat prezydenta miasta, bo to już jest trochę tak, że przez lata niewidoczności, ja myślę, że to jest też trochę takie emblematyczne, potrafiliśmy przeprowadzać przez miasto tysiące osób i być niewidocznymi. A wreszcie ktoś powiedział, widzę was. I od tego gestu widzieć nas zaczynają inne jednostki, zaczynają traktować nas po partnersku, co sprawia, że marsz jest jeszcze bezpieczniejszy, jeszcze ciekawszy, bo możemy skupić się na zupełnie innych obszarach organizowania tego wydarzenia, co sprawia, że on się staje jeszcze bardziej dostępny, przystosowany, jeszcze bardziej taki włączający dla wszystkich, którzy chcą wziąć w nim udział. No i też tak solidaryzujący, bo wiele osób idzie w marszu, żeby się solidaryzować, tak, prawda? No kiedyś to kojarzyło się, ja tak sobie myślę, że kiedyś to kojarzyło się, że w marszu idą osoby LGBT, a teraz idą osoby, które chcą pokazać, że zależy nam na równości w każdej dziedzinie życia. Tak, ja mogę dodać, bo od ciebie nie tylko osoby LGBT maszerowały na początku. Ja organizowałam marsz przez 10 lat od 2013 roku. Ale przede wszystkim... I ta solidarność była od początku. Tak, ale aktywistyczne osoby LGBT, więc to naprawdę była bardzo wąska grupa. I rzeczywiście zobaczyliśmy w trakcie, że dołączają sojusznicy, sojuszniczki i to jest najważniejsze, bo to nie jest tak, że nagle jest więcej osób LGBT+, po prostu w populacji. Raz, że jest większa widoczność, ale przede wszystkim to wsparcie innych osób. W pewnym momencie to było wsparcie też dla takich wartości jak wolność, demokracja, szczególnie kiedy ona była zagrożona. Nie tak dawno była mocno zagrożona, więc to grono się poszerza. I tak jak mówił Piotr, właśnie nie chodzi tylko o rekord, o ilość, ale też patrzyliśmy przez lata na to, pracowaliśmy też na to, żeby na przykład instytucje kultury dołączały do nas, żeby inne organizacje dołączały. Ja pamiętam, jak ponad 10 lat temu mówiliśmy o tym, że może jakieś inne grupy wykluczone by też chciały z nami maszerować. Nie było w ogóle takiej gotowości, a dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby marsz na przykład nie był dostępny, żeby nie było tłumaczenia na PJM, żeby trasa nie była dostępna architektonicznie. Naprawdę staramy się o meleksy, żeby osoby, tak, które mają jakąś trudność w poruszaniu się, żeby mogły być z nami na tej trasie. Ja pamiętam, dla mnie też było takie bardzo wzruszające, jak Michał Piechal, który był radnym, pojawił się na marszu i także przemawiał do osób zebranych na Placu Wolności. To są wszystko takie ważne rzeczy, które no właśnie myślę, że są, że one już trochę przestają być tylko symboliczne, a mają taki one są unaocznieniem tego, co to znaczy prawdziwe włączanie. I dodałabym jeszcze, że one ewidentnie pokazują nie tylko marsz, bo mamy na to też już po prostu raporty, badania, że społeczeństwo naprawdę jest gotowe na związki partnerskie, w mniejszym trochę stopniu, ale też na równość małżeńską. I to tylko niestety ciągle politycy i polityczki tej władzy najwyższej tego nie rozumieją. Szkoda, pracujemy nad tym już kolejną dekadę, żeby rzeczywiście było to możliwe, bo społeczeństwo naprawdę jest już gotowe. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Piotr Buźko i Alina Szeptycka byli moimi gośćmi, a ja żegnam się z państwem. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy.